Dzień doberek, siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC i zapraszam na kolejny odcinek przewodnika po polskiej ekstraklasie. Tym razem jedziemy do Gliwic, gdzie na stadionie miejskim o pojemności niemal 10 tysięcy kibiców rozgrywa swoje mecze Piast. I jak zwykle przy okazji tego przeglądu, sprawdzimy sobie finanse, strategię klubu oraz oczywiście kadrę zespołu no bo to jest najważniejsze i pogadamy sobie o tym, co tym piastem Gliwice można osiągnąć zanim jednak zaczniemy, no to serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału oraz do tego, żebyście wpadali odwiedzali i zostali na naszych mediach społecznościowych, czyli facebook twitter, discord, wszystkie linki macie zawsze pod każdym z odcinków niech ta nasza społeczność futbol menadżerowa rośnie z każdym dniem. Zatem, jeżeli chodzi o piast gliwice, no baza i infrastruktura słabiutka, jak widzimy, więc tutaj sporo do. Poprawy. Jeżeli chodzi o stan finansów, to mamy niecałe 10 milionów złotych na koncie. Budżet transferowy dość wysoki, biorąc pod uwagę poprzednie budżety, to jest aż 500 tysięcy złotych. Tylko, że problemem jest to, że mocno nadwyrężony mamy tutaj budżet płac, no przekroczony o 100 tysięcy złotych, więc za wysokich kontraktów to my potencjalnym nowym piłkarzom zaoferować nie będziemy mogli. Strategia kluby, klubu, no... Niezbyt duża presja. Mamy zakończyć sezon w górnej połowie tabeli rozgrywek. Ekstraklasy. za 5 lat mamy walczyć o tytuł, więc trzeba się wziąć do roboty no i budować zespół. Jeżeli chodzi o takie etosy klubowe, to mamy zatrudniać hiszpańskich. Piłkarzy hiszpańskich klubów, ale to może zniknąć już w kolejnym sezonie. Tak jak było w Radomiaku, kiedy grałem po pierwszym sezonie, już nie musiałem zatrudniać piłkarzy klubów portugalskich. Jeżeli chodzi o kibiców, no oni chcą, abyśmy zajęli miejsce lepsze niż Górnik zabrze. Jasna sprawa, a tutaj mamy rozkład: 8% ultrasów i 27% szalikowców, sporo piknikowców i spory, sporo zwykłych kibiców, co się chyba w sumie by zgadzało. No, i przechodzimy do składu, bo to oczywiście sól tego, co w futbol menadżerze najważniejsze. No, Musimy sprawdzić, jak ten skład wygląda Piasta Gliwice, a jest tutaj całkiem, całkiem przyjemnie i całkiem przyzwoicie. Zatem rozpocznijmy może od bramkarzy, wiekowych bramkarzy, bo tu mamy Jakuba Szmatułek który już ma 41 lat i chyba będzie siedział na ławce rezerwowych, jak to miało miejsce w ostatnich latach, ale widocznie mu to pasuje, za 30 koła miesięcznie to i ja bym se posiedział. Franciszek Plach, bramkarz numer 1, lat 30, reprezentant były już oczywiście Słowacy no, ale jednak zawodnik, który jest wychowankiem Ziliny, no, i jest oczywiście podstawowym bramkarzem ekipy z Gliwic już od czterech sezonów. Także, jeżeli chodzi o bramkarza, temat jest jasny. Troszkę gorzej wygląda kwestia obrony, bo jeżeli chodzi o środek, no mamy co prawda Jakuba Czerwińskiego, i to będzie oczywiście podstawa układania naszej linii defensywy 30 latek, bardzo doświadczony były piłkarz między innymi legii Warszawa, Brukbetu, Nieciecza, wychowanek popradu muszyna. No ale jak patrzymy na jego profil, no to oczywiście bardzo solidny, ekstra klasowy obrońca. Kto obok niego? Mamy kilka opcji, ale niezbyt dobrych. Jest Konstantin Reiner, 24-letni zawodnik z Austrii. No, też przyzwoity zawodnik, ale nie możemy tu mówić o czymś wyjątkowym, na pewno, w przypadku tego bardzo wysokiego piłkarza. Jest tutaj e, również Ariel Mosur. No, na niego warto stawiać. Jak ja miałbym wybierać, szczerze, między 24-letnim e, Konstantinem Reinerem a 19-letnim Polakiem, który ma naprawdę spory potencjał? Jest zawodnikiem U22. Interesują się nim e, inne kluby. Jak chociażby Dortmund, co jest niesamowite, niewielkie zainteresowanie, więc może oferty nie będzie, ale jednak ten potencjał jest wysoki i to jest jeden z najlepszych młodych, prosperujących zawodników, jeżeli chodzi o polską ligę. Więc tu jeżeli chodzi o środek obrony doświadczony Czerwiński i obok niego Mosur, to no ja tu nie widzę innej opcji. Może tu grać również Tomasz Huk na środku obrony, albo jako defensywny pomocnik, to jest już zawodnik naprawdę konkretny, solidny, z bardzo dobrym mentalem. I na liście życzeń oczywiście Fatech i Batin. No bo te dwa kluby tutaj yy, naprawdę chyba jest po 20 skautów yy, z każdego z tych klubów w Ekstraklasie, bo co włączam yy, każdy klub Polski, to mamy Fatech i Batin, ale o tym, o tym wiemy. Więc tutaj albo stawiamy na doświadczenie czerwiński Hook, albo ogrywamy Mosura. Ale Hook, tak jak mówię, może grać jako defensywny pomocnik. I nie miałby z tym pewnie żadnego yy, problemu. Dalej Wojtek Kamiński, który podobnie jak Hook może też grać jako i środkowy obrońca, i defensywny pomocnik, ale tu chyba będzie jednak ławka rezerwowych, mimo że potencjał niezły. Więc to jeżeli chodzi o środkowych obrońców, ja bym jednak stawiał na Mosura. Naprawdę, bo to można zarobić kasę, bo to U22, więc ładnie by nam się wpisywał w ten przepis. Super sprawa. Dalej, jeżeli chodzi o boki obrony, tutaj na prawej stronie może grać wystawiony na listę rezerwowych e, Tomasz Mokwa i wcale się nie dziwię, że jest on na liście, no bo tak średnio z tymi e, parametrami tu wygląda. Problem jest taki, że nie mamy drugiego prawego obrońcy i to jest naprawdę naprawdę zła wiadomość. Trzeba by zerknąć do rezerw i do U18. To za chwileczkę oczywiście zrobimy. Inna sprawa z lewą stroną, bo tu mamy Aleksandrosa Katranisa, 24-letniego Greka z dobrą szybkością, przyspieszeniem, dośrodkowaniem i dribblingiem. Ja bym go nawet jako wahadłowego tu widział. Może trzema środkowymi obrońcami warto by było zagrać, tylko nie ma prawego wahadła znowu. Mógłby tu grać jakiś ofensywny pomocnik, na przykład Damian Kądzior. Czemu nie? W każdym razie jeszcze na lewej stronie może grać Jakub Holubek, lat 30 Jeden, ale tu chyba bardziej jako skrzydłowy, chociaż, jak patrzę na jego odbiór, krycie to nie wygląda to najgorzej. E, dziewięciokrotny reprezentant Słowacji. No i z tą prawą stroną, bo jeżeli gralibyśmy wahadłami i trzema środkowymi obrońcami, to ja bym tego Damiana Końdziora spróbował ustawić na wahadle. To znaczy, oczywiście, szkoliłbym go na tą pozycję. I go tam po prostu wystawiał. Jest szybkość, jest przyspieszenie, jest dośrodkowanie, jest dribbling, jest technika, są stałe fragmenty gry. Problem jest z odbiorem, ale jak się chce, to można i takie rzeczy robić. No, w związku z tym, że nie mamy nominalnego prawego obrońcy i ciężko go będzie zatrudnić, przez to, że ten budżet płac jest e, zbyt wysoki w tym momencie, no to tutaj ciekaw jestem, jak wy to rozwiązaliście. Chyba, że zagrać trzema. Środkowymi obrońcami i dwoma już wyżej ustawionymi skrzydłowymi. I wtedy defensywny pomocnik, na przykład Tom Hatley, który ma 32 lata i doskonale na tej pozycji by się czuł. Byłby takim łącznikiem między tymi trzema obrońcami a pomocą. Czyli takie trzy. 5, 2, ale bez wahadeł, a troszkę wyżej ustawilibyśmy tych bocznych pomocników. Mamy Patryka Dziczka, który oczywiście ma 4, 4 miesiące przerwy, bo tu jest problem z tą zakrzepicą jego całą. To też defensywny pomocnik, więc ewentualnie, gdy już wróci do gry, to można by go było w tej kwestii użyć. Mamy Michała Kaputa, który jest dobrze znany kibicom z Ranomia. 24-letni, utalentowany środkowy pomocnik, i tutaj na pewno. Na początek ławka rezerwowych, no ale później, być może. Mielibyśmy z niego pożytek Na początek jednak myślę, że Heitli i Dziczek Jako dwaj defensywni e, pomocnicy Zobaczmy co dalej Co wyżej, co u ofensywnych graczy Bo tu kilku ciekawych zawodników mamy Dwóch rozgrywających Kostadinov, Tichomir e, Tu też 7 miesięcy przerwy Bo mamy problemy z więzadłami kolanowymi Więc ten reprezentant Macedonii Północnej Na razie musi pauzować Ale jak wróci do gry To mamy kapitalnego rozgrywającego No na ten moment oczywiście Doświadczony 30-letni Michał będzie pewnie pełnił tą funkcję. Zawodnik urodzony w Jaworznie, były piłkarz młodzieżowych reprezentacji Polski na liście życzeń Korony Kielce, ale czemu on jest wystawiony? Od razu do zmiany. Zatrzymujemy go w klubie, bo on będzie potrzebny. Mamy tutaj naprawdę ból głowy, jeżeli chodzi o środek pomocy. Mamy jeszcze Jorge Felixa, który też na tej pozycji może grać i też tą piłkę rozgrywać potrafi. On też może grać jako skrzydłowy, bo to jest bardzo wszechstronny zawodnik, jeżeli chodzi o linię ataku. Mamy Grześka Tomasiewicza, 26-letniego piłkarza, podobnie jak Felix, też zawodnik do rozegrania, więc też na pewno warto o nim pomyśleć. No i tutaj oczywiście mamy Arkadiusza Pyrkę, skrzydłowego 19-letniego piłkarza urodzonego w Radomiu, to jest wychowanek z nicza Pruszków, ale tutaj ławka, ławka, mimo znakomitych warunków fizycznych, mowa o szybkości, no to technicznie, mentalnie odstaje jednak od całej. Drużyny, no i trzech napastników, czyli Rauno Sapinen, 26-letni e, reprezentant Estonii, tutaj absolutnie jako fałszywy napastnik, jako wysunięty napastnik, on w tych obydwu formach się sprawdzi. Mamy Kamila Wilczka, 34-letniego zawodnika z Polski, byłego piłkarza, oczywiście, Brendby, gdzie tych bramek troszkę nastrzelał, więc to doświadczenie, jego wzrost gregłową trzeba wykorzystać. No i Alberto Toril, 25-letni e, Hiszpan. Czyli ta głębia, jeżeli chodzi o napastników, jest. Ja bym to naprawdę widział w takim ustawieniu, już Wam mówię, jak to ustawienie by wyglądało, według mnie. Weźmy sobie tą formację i ja to bym widział w ten sposób. Coś takiego, tylko że tu oczywiście ustawilibyśmy sobie w środku tych piłkarzy. Być może tak, a być może na meczu u siebie z dwoma napastnikami. Coś takiego bym kombinował. Może tu bym podniósł tego e, środkowego pomocnika, a tu zostawił tylko e, pomocnika e, defensywnego. I być może gralibyśmy też dwoma napastnikami. Myślę, że to też nie byłby wielki problem. W ten sposób, bo tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o boki pomocy, no nie mamy tego jednego zawodnika na, na prawą stronę, tak? A, a za to, jak sobie to podniesiemy, no to już na prawej stronie możemy tu mieć Damiana Kondziora. I, I to absolutnie mogłoby zadziałać Ok, zobaczmy sobie, no, napiszcie mi w komentarzu jak wy to rozwiązaliście Bo zakładam, że wielu z was Piastem jednak gra, bo tych kibiców Piast ma sporo Jeżeli chodzi o rezerwy, to tu mamy zawodników trzech z dużym potencjałem To jest Gabriel Kirejczyk, 19-letni napastnik, Robert Garbas Prawy pomocnik i Mateusz Wincierz, lewy pomocnik wypożyczony do ruchu Chorzów. Jeżeli chodzi zaś o U-19, tu nie ma oczywiście, ale widzieliśmy tą infrastrukturę. No Piast nie jest znany z jakiejś szkółki, tak jakby chociaż Lech Poznań, Zagłębie, Pogoń, Legia Warszawa. Nie, tutaj mamy Oskara Leśniaka, 17-letniego napastnika, ale też myślę warto e, spoglądać na to, co Oskar wyprawia w U-19, jak się rozwija i też go przymierzać za czas jakiś, być może do pierwszego składu. Na ten moment myślę, że jeżeli chodzi o e, pierwszy sezon, to jak najbardziej, e, no, pierwsza. Pierwsza połowa tabeli, czyli ta górna część tabeli, a co potem zobaczymy, wiele zależy pewnie od taktyki, jaką sobie tutaj będziemy chcieli zastosować, i ja bym to rozpoczął w ten sposób, oczywiście role piłkarzy no zupełnie inne, i ich funkcje, natomiast jeżeli chodzi o takie fundamentalne ustawienie, to sądzę, że byłoby to coś, co można grać, ewentualnie w ten sposób, tu jakiś podwieszony, fałszywy napastnik i coś by z tego można było wymyśleć. No ale to oczywiście potrzeba analizy kilku meczów towarzyskich, dokładnie to sprawdzić, jak by to działało, jakby to hulało. Ja taką formacją raczej nigdy nie grałem, ale, ale myślę, że piast mógłby to yy, przetestować. To tyle. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, za który oczywiście wam serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, trzymajcie się, miłego dnia. Cześć!